Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Umieszczone nad strzałkami symbole pierwiastków chemicznych uporządkowano według pewnych kryteriów. Określa jak zmieniają się poszczególne właściwości wymiane w punktach poniżej od A do G. I mamy tak, zmniejszają się, zwiększają się, nie zmieniają się. No to patrzymy sobie tutaj na pierwsze jest chlor, brom, jod. Wszystkie znajdują się w grupie 17. Jedno pod drugim. No to tutaj. A. Liczba elektronów walencyjnych. Wszystkie mają tyle samo, czyli nie zmieniają się. B. Liczba powłok elektronowych. Liczba powłok elektronowych jest związana z numerem okresu. Zatem najmniejszą ilość powłok ma chlor, bo leży w okresie trzecim, czyli ma trzy powłoki, brom ma cztery powłoki, jod ma pięć powłok, czyli tutaj zwiększa się. Elektroujemność, no to patrzymy, chlor 3,0, brom 2,8, jod 2,5, czyli zmniejsza się. Charakter Metaliczny i tutaj mamy odwrotnie do metali, bo chlor, brom i jod to niemetale, zatem im niżej, tym zwiększa nam się charakter metaliczny, a w odwrotną stronę, im niżej, tym charakter niemetaliczny nam maleje. Zdolność oddawania elektronów jest powiązana z charakterem metalicznym, czyli tutaj zwiększa się. Zdolność przyjmowania elektronów, no to tutaj mamy to z charakter, charakterem niemetalicznym, zmniejsza się. To teraz tutaj mamy sód, magnez i glin. I one nam leżą w jednym okresie. Patrzymy sobie poziomo i liczba elektronów walencyjnych sud leży w grupie pierwszej, czyli ma jeden. Magnez leży w drugiej grupie, czyli ma dwa. Glin w trzynastej, czyli trzynaście -10 to trzy elektrony walencyjne czyli zwiększa nam się. Liczba powok elektronowych nam się nie zmieni, bo wszystkie leżą w trzecim okresie. Elektroujemność, no to patrzymy, 0,9, 1,2, 1,5, czyli zwiększa nam się. Charakter metaliczny. Idąc, sód, magnes, glin, zbliżamy się w kierunku niemetali, czyli charakter metaliczny nam się tutaj zmniejsza. A charakter niemetaliczny zwiększa zdolność oddawania. Elektronów, jak charakter metaliczny, zmniejsza się i zdolność przyjmowania elektronów zwiększa się. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!